Cześć, tu Piotrek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Nauka obywatelska to oczywiście nie tylko poszukiwanie planet pozasłonecznych. Waszym zainteresowaniem cieszyło się także badanie odległych galaktyk. Dlatego dzisiaj chciałem zaprosić Was na wycieczkę po galaktycznym zoo. Galaxy Zoo to kolejny projekt, który znajdziemy na platformie Zooniverse. Jest on w pewien sposób szczególny. Powstał 13 lat temu i to od niego wszystko się zaczęło. Tak jak poprzednio, znajdziemy go w zakładce Projekty, wybierając interesującą nas dyscyplinę naukową, czyli w tym przypadku badania kosmosu. Patrząc na tę stronę, szybko zorientujemy się, że jest więcej niż jeden projekt, który ma w nazwie Galaktyczne Zoo. To dlatego, że zdążyły już powstać różne projekty poboczne. Na przykład ten zajmujący się poszukiwaniem obszarów, w których formują się nowe gwiazdy w różnych galaktykach. Lub ten, który zajmuje się niebem obserwowanym w zakresie fal radiowych, w którym widać na przykład aktywność supermasywnych czarnych dziur wewnątrz galaktyk. My jednak odwiedzimy dzisiaj klasyczne galaktyczne zoo, które jest w tym miejscu. Ma ono także wersję mobilną, którą polecam wszystkim tym, którzy wolą korzystać ze smartfonów, a nie ze swoich komputerów. Dobrze, wchodzimy. Jesteśmy w galaktycznym zoo. Strona wita nas obietnicą, że zobaczymy tu rzeczy, jakie niewielu widziało przed nami. Za chwilę spojrzymy na zdjęcia dalekich galaktyk. A wszystko po to, aby pomóc naukowcom lepiej opisać ich kształty. Ludzki umysł wciąż lepiej radzi sobie z rozpoznawaniem kształtów i opisywaniem ich niż komputery. A w kształtach galaktyk ukryta jest ich historia. Astronom Edwin Hubble zauważył, że galaktyki mają pewne powtarzające się kształty. Niektóre są prawie kuliste, inne wydłużone jak piłka do rugby, a bardzo wiele galaktyk jest spłaszczonych. Te spłaszczone najczęściej mają charakterystyczne ramiona, układające się w spiralny kształt od centralnego jądra. Jądro może być wydłużone i tworzyć coś na kształt poprzeczki. Niektóre galaktyki są całkiem nieregularne. To często galaktyki po przejściach, których pierwotną strukturę zniszczyły oddziaływania innych galaktyk. To zobaczmy, jakie okazy spotkamy w naszym galaktycznym zoo. Klikamy Classify i przechodzimy do pierwszej galaktyki. Do każdego zdjęcia będziemy mieli serię pytań. Pierwszym z nich jest to, czy widzimy tu jakieś struktury, może dysk galaktyczny, czy też nie, obraz jest gładki, a może zaplątała się na zdjęcie jakaś gwiazda, czy też artefakt. W tym przypadku mamy gładki obraz bez żadnych widocznych struktur. Zaznaczamy i przechodzimy do kolejnego kroku. Skoro nasza galaktyka nie ma żadnej widocznej struktury, to czy jest kompletnie okrągła? Czy ma wydłużony kształt podobny do cygara, czy jakiś pomiędzy? Mi się wydaje, że pomiędzy. Klikamy i przechodzimy do następnego kroku. Teraz pytanie dotyczy tego, czy galaktyka łączy się z jakąś inną galaktyką, czy też jest zaburzona przez jej oddziaływanie. W tym przypadku nie widać, żeby coś takiego się działo, więc zaznaczamy, że nic takiego tu nie ma. Tu wreszcie mamy okazję zaznaczyć, jeśli nasza galaktyka ma jakieś nietypowe cechy, na przykład pierścień z gwiazd otaczający jądro, albo w pobliżu są widoczne takie gwiazdowe łuki, często związane z oddziaływaniem grawitacji naszej galaktyki na coś, co jest za nią. Czy jest to galaktyka nieregularna? Czy są w niej widoczne pasma pyłu przesłaniające jądro? Czy wreszcie jakieś galaktyki nakładają się na siebie na obrazie? A może zobaczyliśmy coś innego? W tym przypadku nie zauważam niczego nietypowego. Zaznaczam więc ostatni punkt i przechodzę dalej. I tak opisaliśmy naszą pierwszą galaktykę. A spójrzcie, teraz mamy zupełnie inny przypadek. Ta galaktyka jest wyraźnie spłaszczona. Możemy śmiało zaznaczyć, że widzimy tutaj galaktykę, która ma dysk. Przejdźmy dalej. Ten dysk jest widoczny od strony krawędzi. Zaznaczamy więc pierwszą opcję. Czy centralne zgrubienie tej galaktyki jest zaokrąglone, raczej ma podłużny kształt, czy też w ogóle go nie ma? Tutaj wyraźnie widać centralny obszar i mi się wydaje raczej zaokrąglony. Zaznaczam tę opcję i przechodzimy dalej. Zwróćcie uwagę, że teraz szliśmy zupełnie inną ścieżką niż poprzednim razem. To dlatego, że zaznaczyliśmy galaktykę, która ma spłaszczony dysk. Czy ta galaktyka łączy się z jakąś inną, czy jest jakoś zaburzona?
Ja tutaj specjalnych zaburzeń nie widzę, dlatego zaznaczam, że ich nie ma. Przesunę trochę okno, żeby było lepiej widać. I klikamy dalej. Czy są tutaj jakieś nietypowe, rzadziej widziane cechy, obiekty? Tutaj, przed jądrem galaktyki, widzimy takie bardzo wyraźne, ciemne pasmo. To jest pasmo pyłu wewnątrz galaktyki, więc koniecznie trzeba je zaznaczyć. Poza tym nic więcej tutaj nie dostrzega. I tyle. Klikamy Done. I super, mamy opisane dwie galaktyki. Jeśli trafi nam się zupełnie inne zdjęcie, możemy spotkać też pytania, których jeszcze nie wiedzieliście, ale to już zostawię Wam do odkrycia. Projekty takie jak Galaktyczne Zoo pozwalają naukowcom lepiej poznać i zrozumieć historię galaktyk. A to raczej ważna sprawa, w końcu sami jesteśmy mieszkańcami galaktyki, Drogi Mlecznej. Te galaktyki, które dzisiaj widzieliśmy, mają za sobą zupełnie różne historie. A wiemy to właśnie dzięki temu, że analizowaliśmy wiele takich zdjęć, że połączyliśmy te obrazy, tworząc historię życia takiej galaktyki. I tak na przykład pierwsza galaktyka, którą dziś widzieliśmy, to galaktyka eliptyczna. Takie galaktyki powstają w wyniku zderzenia mniejszych galaktyk, których gwiazdy mieszają się, tworząc nową strukturę, a jej pomarańczowy kolor wskazuje na to, że raczej nie powstają tutaj już nowe gwiazdy. Z kolei druga galaktyka to galaktyka spiralna. Błękitny kolor jej ramion wskazuje na to, że świecą w niej młode gwiazdy, które dopiero co powstały, a pasma pyłu wskazują na to, że starsze pokolenia gwiazd już zakończyły swoje życie. Tak wiele można wyczytać z tych dwóch obrazków. Mam nadzieję, że zaciekawiło Was badanie innych galaktyk. Jak widać, prawdziwe badania naukowe wcale nie muszą być trudne. A jeśli złapaliście bakcyna nauki obywatelskiej, to jest jeszcze wiele innych projektów do odkrycia. Innych bakcyli lepiej nie łapcie. Pozdrawiam i do zobaczenia.